Całą wojnę musiałem oszukiwać wszystkich, że na pewno zwyciężę. Przyjaciół, podkomendnych, opiekunów. Okupowanej od 3 lat przez Niemców w Warszawie słychać na ulicach strzały. To bojówki polskich organizacji niepodległościowych organizują zamachy na przedstawicieli niemieckich okupantów. Gdy w 1915 roku niemiecka armia przepędziła rosyjskie wojska z centralnej i wschodniej Polski, nowi okupanci witani byli z ciekawością i nadzieją na własne polskie rządy. Ale po 3 latach pobytu Niemcy, ponoszący totalną klęskę na wszystkich frontach wojny, są powszechnie znienawidzeni i coraz częściej bez pardonu atakowani przez Polaków. Zamach zaplanowano w Teatrze Wielkim podczas przedstawienia Halki. 12 spiskowców obstawiło cały teatr. Komisarz nie przybył jednak na przedstawienie. Niemiecki komisarz policji politycznej w Warszawie, dr Erich von Schulze, wyjątkowo dawał się we znaki polskim organizacjom niepodległościowym. W kwietniu 1918 roku Centralny Wydział Pogotowia Bojowego PPS podjął decyzję o zlikwidowaniu komisarza. Z pierwszego planu użycia bomby zegarowej i wysadzenia biura Schulzego przy ulicy Wierzbowej zrezygnowano. Wynik był niepewny, a zamach mógł spowodować śmierć przypadkowych osób. Próba w Teatrze Wielkim nie powiodła się. Ostatecznie postanowiono zgładzić Schulzego na ulicy, przed własnym domem. Pierwszego października 1918 roku w okolicach domu przy ulicy Smolnej 20 w Warszawie przechadzało się 3 młodych ludzi. Byli to członkowie polskiej podziemnej organizacji militarnej Pogotowie Bojowe PPS. Antoni Purtal, pseudonim Szczerba, Czesław Trojanowski, Leszek i Jan Trzciński, Długi. Blisko godzinę czekali na powrót do domu Ericha von Schulze. Za kwadrans 4 po południu komisarz wysiadł z tramwaju jeżdżącego wówczas Nowym Światem i ulicą Smolną ruszył w kierunku swojego domu. Przed bramą drogę zastąpił mu Purtal i oddał jeden strzał, po którym Schulze zwalił się na ziemię. Dla pewności drugi z zamachowców, Trojanowski, strzelił jeszcze 2 razy, po czym cała trójka, biegiem, mijając po drodze koszary wojskowe, zniknęła w uliczkach Powiśla. Zamach na Schulzego stał się głośnym zwycięstwem Polski podziemnej. Rozwścieczeni tym faktem Niemcy wyznaczyli nagrodę za informacje o zamachowcach – 10 tysięcy marek. Jednak przez ostatni miesiąc rządów, jaki został Niemcom w Warszawie, nie udało im się ich schwytać. Koniec strzałów na frontach I wojny światowej zapowiada odrodzenie państwa. Przez 123 lata skutecznie wymazywanego z map i pamięci historycznej Europy. Mimo że ziemie polskie rozciągały się od Inflant, ziemi smoleńskiej i kijowskiej na wschodzie, po Gdańsk i Poznań na zachodzie. Rzeczpospolita w XVI wieku jedno z najpotężniejszych państw świata. Już 100 lat później zostaje w ciągu 20 lat rozczłonkowana w 3 kolejnych rozbiorach. Pomiędzy Rosję, Prusy i Austrię. Klęska Konstytucji 3 maja z 1791 roku i upadek Powstania Kościuszkowskiego 1794 doprowadzają do ostatecznego rozbioru państwa polskiego w roku następnym. Nie pomogły próby reaktywacji Królestwa Polskiego 2 dekady później przez cesarza Francji Napoleona, ani kolejne powstania wywoływane przez nowe pokolenia rodzące się w niewoli. Dopiero pierwsza wojna, nazywana ówcześnie Wielką, w której starli się ze sobą zaborcy Rzeczpospolitej, a która oznaczała ich klęskę, pozwoliła na odrodzenie i wskrzeszenie Polski. Droga do II Rzeczpospolitej
była jednak długa. Początkowo bowiem państwo polskie stanowiło zaledwie niewielki kawałek ziemi z Łodzią, Warszawą i Krakowem. I z tego oto kadłubka w ciągu najbliższych 2 lat. Dzięki skuteczności zarówno walki zbrojnej, jak i polityczno-dyplomatycznych zabiegów, powstanie państwo rozciągające się od Pomorza, Wielkopolski i Górnego Śląska na zachodzie, po tereny dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego i bagna Polesia na wschodzie. Koniec wojny nie oznaczał automatycznego odzyskania niepodległości. Większość terytorium Polski zajęte było przez okupacyjne siły niemieckie, co do których nie można było mieć pewności, jak się zachowają w nowej sytuacji. Na dodatek bolszewicy również chętnie przyznawali sobie prawo do Wilna, Lwowa czy Grodna. W tej sytuacji niezwykle przydatne okazały się podziemne organizacje zbrojne, które przystąpiły do zamachów na okupantów, zdobywania broni, działalności wywiadowczej i budowania struktur przyszłego wojska. Najliczniejszą i najlepiej zorganizowaną formacją była założona jeszcze przez Józefa Piłsudskiego w 1914 roku Polska Organizacja Wojskowa, POW. W jej to szeregach, pośród prawie 30 tysięcy bojowników, ukształtowały się takie osobowości jak Ryc Śmigły, Lis Kula czy Małżeństwo Kubickich. Zbrojne formacje POW jako pierwsze stanęły do walki przeciwko Niemcom i Rosjanom, a także przeciwko Ukraińcom. I to one stawały się zalążkiem Armii Polskiej. Do wychodzących z podziemia zbrojnych organizacji masowo dołączają Polacy, dotychczasowi żołnierze i oficerowie armii zaborczych. Wobec klęski Niemiec i kompletnego rozpadu państwa austro-węgierskiego masowo dezerterują z dotychczasowych szeregów, często z uzbrojeniem, przyłączając się do oddziałów podziemnych. Doświadczony i ostrzelany na frontach wojny żołnierz jest na wagę złota dla polskiego dowództwa i wkrótce jego doświadczenie bardzo się przyda w nadciągających walkach. W Krakowie, na terenie zaboru austriackiego, wzorem podobnych działań Czechów i Chorwatów, 27 października 1918 roku powstaje Polska Komisja Likwidacyjna. Jej celem jest przejęcie władzy od Austriaków, którzy jednak nie zamierzają opuścić starej stolicy Polski z pustymi rękami. Dlatego próbują splądrować liczne magazyny żywności i broni położone w mieście. W domu położonym przy placu Lasoty numer 3, będącym własnością mojej matki, został zarekwirowany pokój przez Austriaków dla wojska. Jako mieszkaniec zjawił się porucznik Antoni Stawarz. W drugiej połowie października porucznik Stawarz był coraz bardziej zajęty i pochłonięty jakimiś myślami. Przychodził znowu bardzo zmęczony, bardzo późno, rano wychodził bardzo wcześnie. Odbywały się jakieś narady z moją matką, które dla mnie jako dla dziewczynki były bardzo tajemnicze. Kiedy część Polaków działających w konspiracji decyduje się otwarcie wystąpić przeciwko zaborcom, młody porucznik CK 57 Pułku Piechoty Antoni Stawarz wraz z kolegami przygotowuje akcję rozbrojenia żołnierzy austriackich. 30 października 1918 roku ze stacji kolejowej w Płaszowie wysyła w świat depeszę. Rewolucja w Krakowie. Rząd polski objął władzę. Wstrzymać wszystkie transporty, które chciałyby wyjechać poza granice kraju. Skierować je na Kraków. Była to oczywiście informacja fałszywa. Tym sposobem pierwszym terytorium wolnej i niepodległej Polski stał się budynek stacji kolejowej Kraków-Płaszów.
Dzień później ludzie Stawarza rozbrajają zaskoczonych żołnierzy austriackich z własnego pułku. Do Polaków przyłączają się Czesi. Na wszelki wypadek Niemców izoluje się i zamyka. Podobne akcje spiskowcy przeprowadzili we wszystkich koszarach w Krakowie. W południe porucznik Stawarz wysyła swoich żołnierzy z zadaniem przejęcia posterunku na rynku głównym w Krakowie. Rynek jest już pełen ludzi. W tym czasie byłem na Ukrainie z tym korpusem okupacyjnym austriackim i dowiedziałem się, że coś w powietrzu, prawda, jest, że coś, tak ludzie między sobą mówili, coś pęknie. Przyjechałem do Krakowa, szedłem sobie tą długą, Sławkowską, dochodziłem prawie do Grand Hotelu, zobaczyłem idącego na przedsiębie jakiegoś Niemca, tak zwany Deutschmeister. Troszkę się wystraszyłem, ale przede mną szli trzy osoby, szczyt jakiś wojskowy i dwóch cywilnych. Oni przystąpili do tego Niemca, chwycili go za pas, jeden go chwycił za ramię. Dopiero w ten czas zauważyłem, zorientowałem się, że coś to, że to już się zaczyna. Znalazłem się na Wawelu, gdzieśmy zaczęli grać w piłkę oczywiście nożną, gdzieś tam koło Baszty Sandomierskiej, gdzie kiedyś potoczyła się głowa Samuela Zborowskiego przed wiekami, ale to zaręczam, że nam nie psuło zupełnie zabawy. I tam właśnie stary świątnik Świder powiada: słuchajcie chłopcy, bo ja tu potrzebuję jakiejś pomocy. Tu pan oficer, porucznik kazał nam dzwonić w Zygmunta, chodźcie na górę, pomożecie. Rozkołysaliśmy dzwon i uderzył i bił. Spojrzałem w okno, jakoś akurat słońce się pojawiło nad Krakowem. Widać było błyszczącą koronę wieży mariackiej, dachy dominikanów i franciszkanów. Jakoś zorientowałem się, że jednak się coś dzieje w mieście, co trzeba zobaczyć. Ku rynkowi coraz więcej ludzi szło. Stanęliśmy przed odwachem. Spadła komenda, hab, echt, kompanii, halt! Stanęli i wtedy... Ciebie auf gleicher Höhe, rückwärts, los, marsz! I ustawili się plutonami jeden za drugim, cztery plutony. Wystąpili wtedy dwaj oficerowie, jeden z oddziału czwartaków, prawda, Deutschmeistrów, a jeden nasz. I to był właśnie Stec, Wilhelm. Podali sobie ręce, najpierw robili sali szablami, podali sobie ręce. I nastąpiła zmiana warty. Zleciał dwugłowy orzeł Habsburgów, zwinięto chorągiew czarno-żółtą, a na to miejsce zawisł orzeł polski, biało-czerwona chorągiew. Dowódca warty oddał swoją szablę generałowi Roy, a niemieccy żołnierze karabiny tej polskiej kompanii, która wkroczyła na odwach. Śmieli sobie postępowaliśmy, manifestowano te uczucia, między innymi w ten sposób, że i te wielkie orły dwugłowe z rozczapierzonymi skrzydłami, prawda, zdejmowaliśmy. Ja sam brałem udział w takiej akcji przy kamienicy, pod kamienicą Krzysztoforów, gdzie widniał olbrzymi orzeł dwugłowy, prawda, szklany. No jak rozbiliśmy, to tamte odłamki szkła każdy zabierał i w radości unosił do domu.
Ta melodia generalskiej trąbki z krakowskiego odwachu z ceremonii ostatniego dnia października 1918 roku na zawsze pozostała w pamięci nie tylko krakowskim świadkom utrwalonym na filmie. Na pola bitewne następnych dwóch lat przenieśli je dzielni rówieśnicy, których wspomnienia ocaliła taśma radiowa. Młodzież się rwała do walki i dlatego jak przyszła pierwsza sposobność ku temu, no to było rozbrajanie Niemców. W 18 roku to był pierwszy zryw. A oczywiście, że przedtem tam po lasach się chodziło się, ćwiczyło się domowym sposobem. No. Natura tego wymagała. Po rozbrojeniu Niemców trzeba było nieszczęścia, że wybuch tyfus zdziesiątkował nas jeszcze szeregi. Między innymi ten mój brat zmarł, no a ja na kurację zostałem bezterminowo zwolniony. Flagi polskie zaczęły powiewać wkrótce nad całą Galicją, bo wyzwolenie Krakowa przesądziło o losie całej prowincji. Tak dobitna wymowa faktów wspomogła działania Polskiej Komisji Likwidacyjnej. Wszędzie w trybie pilnym rozbrajano Austriaków, którzy na ogół, nie stawiając oporu, deklarowali powrót do ojczyzny. Trochę inaczej było jednak we Lwowie. 1 listopada to spokojne miasto zbudziły akcje ukraińskiego odpowiednika POW. Zajmowano głównie budynki użyteczności publicznej i magazyny. Zamierzenie ukraińskich bojowców było proste. Przyłączyć miasto, zamieszkałe w większości przez Polaków, do mającej powstać Republiki Ukraińskiej. Zaskoczyło to Polaków, którzy jednak postanowili zorganizować opór. Zaczynają się więc walki. Kiedy padają pierwsze ofiary, Ukraińcy wydają się być zwycięzcy, ale polskich ochotników nie brakuje. Walka zaczyna być bratobójcza. Zdarza się, że po przeciwnych stronach walczą członkowie tych samych rodzin, dawni przyjaciele i znajomi. Tylko na czas zawieszenia broni, odkładając broń, pozują do wspólnych zdjęć. Już 1 listopada przed południem Polacy odeprą atak oddziału ukraińskiego. Skutecznymi obrońcami okaże się załoga szkoły imienia Sienkiewicza. Wiadomość o tym wydarzeniu roznosi się lotem błyskawicy. Kręgi uczestników powiększają się z godziny na godzinę. Do uczniów dołączają słynne lwowskie batiary, chłopcy z marginesu społecznego. Już 2 listopada Polacy stają się stroną atakującą. Zajmują budynki Politechniki, zajezdnię tramwajową i lotnisko z kilkoma popsutymi samolotami. Dwa z nich będą gotowe już następnego dnia i będą to pierwsze siły lotnicze niepodległej Polski. Ta nowa broń okaże się bardzo skuteczną siłą, która wielokrotnie przeważy szale zwycięstwa na polską stronę. Dziesiątkując z powietrza nacierających przeciwników i dostarczając dokładnych informacji wywiadowczych, piloci polscy, amerykańscy i francuscy staną się mocną podporą naszej armii. Kolejny sukces to zdobycie dworca kolejowego z magazynami, w których zgromadzono mundury, żywność i broń. W 3 dniu walk polskie szeregi liczą już ponad 2000 ochotników, a ich liczba ciągle rośnie. Szanując grekokatolickich wyznawców i metropolitę Szeptyckiego, obrońcy miasta nie obsadzą strategicznego wzgórza z cerkwią. Będą próbowali zdobyć cytadelę dominującą nad Lwowem, skąd Ukraińcy ostrzeliwują miasto, ale zostaną zdziesiątkowani w ogniu karabinów maszynowych. Krwawe walki uliczne toczą się również w rejonie Politechniki, na Kleparowie, Zamarstynowie i na ulicy Bema, której bronią twarde lwowskie batiary biorące sobie za patrona generała powstania listopadowego i węgierskiej wiosny ludu. To o nich będzie śpiewać lwowska ulica. Ukraińcy mają trema, bo to idzie oddział Bema. Polacy, tocząc ciężkie boje, będą w następnych 3 tygodniach odbijać kolejne kwartały miasta. Walczą weterani powstania styczniowego i wspomniane lwowskie Orlęta. Najsłynniejszy z nich, 14-letni Jurek Bitszan, uciekający z domu do wojska, zginie podczas walk na cmentarzu łuczakowskim. Ukraińcy w odwecie mordują wielu bezbronnych cywilów. Jedną z ofiar jest nawet 5-letni chłopiec, zamordowany razem ze swym ojcem i innymi mieszkańcami kamienicy, podejrzanej o współpracę z Polakami.
Podobne akcje nie pomagają Ukraińcom. W ich oddziałach szerzy się dezercja, a ściągnięci na pomoc do Lwowa strzelcy Siczowi nie dają rady Polakom. Podobnie wygląda sytuacja w Przemyślu. Oddziały ukraińskie na kilka dni zajmują część miasta, ale 11 listopada przy pomocy ochotników z Krakowa zostają wyparte. Tymczasem wieści o walkach we Lwowie rozchodzą się błyskawicznie po całym kraju. Już 20 listopada pociągiem pancernym dociera pomoc. Teraz my mamy przewagę. 21 listopada Ukraińcy zaczynają opuszczać miasto. Przez następne pół roku Lwów będzie najdalej na wschód wysuniętym polskim przyczółkiem na ziemi ukraińskiej. Na początku listopada 1918 roku po rozbrojeniu oddziałów austriackich tymczasowy rząd Ludowy Republiki Polskiej wzywa Niemców do opuszczenia terytorium Polski, a członkowie POW, rozbrajając niemieckich żołnierzy, generała gubernatora von Besselera, przygotowują się do przejęcia władzy. Wtedy z więzienia w twierdzy magdeburskiej zostaje zwolniony Józef Piłsudski. Pociąg zatrzymał się. Komendant Józef Piłsudski stał już na platformie wagonu, gotując się do zejścia. Zaraz zobaczyłem obywatela szefa, pułkownika Kazimierza Sosnkowskiego. Józef Piłsudski zeszedł z wagonu na peron, książę Zdzisław Lubomirski przystanął, ale zanim zdążył przemówić, nagłym ruchem wysunąłem się naprzód, przegradzając go od komendanta. Zdjąłem kapelusz i powiedziałem następujące słowa powitania. Obywatelu komendancie, imieniem Polskiej Organizacji Wojskowej witam obywatela komendanta w stolicy. Wysiadając z pociągu na słynnym, pięknym dworcu wiedeńskim w Warszawie, Józef Piłsudski został tu uroczyście przywitany zarówno w imieniu POW, Polskiej Organizacji Wojskowej, przez Adama Koca, jak i w imieniu Rady Regencyjnej przez księcia Zdzisława Lubomirskiego. Już sam ten fakt dowodnie świadczył o powszechnym, już wówczas, uznawaniu niepodważalnego autorytetu Piłsudskiego. Wracał z wygnania jako obywatel komendant. Komendant Związków Strzeleckich, uznawany również za komendanta głównego przez POW. Ale wracał przede wszystkim jako twórca i komendant Brygadier Legionów Polskich, formacji, której wymarsz z krakowskich oleandrów w sierpniu 1914 roku nazwano wszak później pięknie wymarszem ku wolności. Wracał opromieniony sławą akcji OBPPS, Organizacji Bojowej Polskiej Partii Socjalistycznej, i sławą walk Legionów Polskich. Wracał wreszcie w blasku legendy niezłomnego więźnia w twierdzy w Magdeburgu. Co wierzył i co zamierzał ten entuzjastycznie witany w Warszawie więzień z Magdeburga. Piłsudski wracał z Magdeburga z wiarą, że w momencie tak istotnego dla Polski dziejowego przełomu, jaki następuje z momentem faktycznej kapitulacji trzeciej i ostatniej zabójczej potęgi Niemiec, społeczeństwo polskie przejdzie do porządku dziennego nad wszelkimi dotychczasowymi sporami, różnicami, kontrowersjami i skoncentruje się na budowie przyszłości. Budową przyszłości w listopadzie 1918 roku było tworzenie państwa, wykuwanie jego granic i formowanie kształtu ustrojowego.
10 listopada 1918 roku w Warszawie odbywają się liczne manifestacje narodowe i robotnicze. W południe w Alejach Jerozolimskich dochodzi do pierwszych przepychanek. Po obu stronach są zabici i ranni. Gubernator generał von Besseler wysyła na ulicę patrole wojskowe uzbrojone w karabiny maszynowe. Von Besseler oczekuje wizyty komendanta Piłsudskiego, licząc na współpracę. Jednak Piłsudski bardziej interesuje się stanem mobilizacji peowiaków. Von Besseler tymczasem traci posłuch nawet wśród swoich podwładnych, którzy sami zakładają własne rady żołnierskie. Wieczorem Polacy zaczynają rozbrajanie patroli niemieckich. Przejmują posterunki na mostach, belweder oraz jednostkę transportową ze wszystkimi samochodami. Gdzieniegdzie tylko dochodzi do wymiany ognia. Ale już 11 listopada POW przejmuje magazyny, banki i gmachy administracji publicznej. Na budynkach zostają wywieszone biało-czerwone flagi. Niemcy stawiają jeszcze opór, ale jest on szybko likwidowany. Oto co w swoich wspomnieniach niemiecki oficer zapisał pod datą 11 listopada. Jeszcze wczoraj byliśmy panami w tym kraju. W ciągu 24 godzin Rada Żołnierska zrobiła z tym koniec. Jesteśmy całkowicie zdani na łaskę Piłsudskiego. Takim symbolicznym znakiem owego wymiaru narodowego i państwowego stała się obecność Piłsudskiego już jako pierwszego naczelnika niepodległego państwa na niezwykłej premierze. Na premierze Nocy Listopadowej Stanisława Wyspiańskiego w Teatrze Wielkim w Warszawie w reżyserii Stefana Jaracza. Przypomnijmy, był to pierwszy spektakl teatralny bez ingerencji cenzury. I tego samego dnia wieczorem objęcie na swą oficjalną siedzibę Belwederu. A działo się to 29 listopada 1918 roku w 88. rocznicę Nocy Listopadowej, wybuchu Powstania Listopadowego. I miał rację poeta, pisząc niedługo później o Belwederze. Tu jest koniec alei, ale polski początek. Na wschodzie ewakuują się Niemcy. Polska i bolszewicka Rosja zaczynają wyścig o przejęcie jak największej liczby miast i terytoriów. Komuniści marzą o podboju Europy poprzez ideologię komunistyczną. Polacy chcą wrócić przynajmniej na część swojego przedrozbiorowego terytorium. Szczególnie niepokój Polaków budzi napór Armii Czerwonej, która zajmuje obszary opuszczone przez Niemców pod pretekstem udzielania pomocy nowemu komunistycznemu organizmowi państwowemu, jaki pojawił się na Białorusi. Włodzimierz Lenin wydaje 29 listopada 1918 roku specjalną dyrektywę pomocy dla Białorusinów. Polacy, nie mający początkowo żadnego wpływu na zabezpieczenie ziem opuszczonych przez Niemców, w lutym 1919 nabywają to prawo dzięki umowie polsko-niemieckiej. Jej realizacja spoczęła początkowo na dywizji litewsko-białoruskiej, skupiającej żołnierzy przeciwnych bolszewikom, a dowodzonym przez generała Wacława Iwaszkiewicza. Dochodzi do pierwszych starć, niewypowiedzianej nigdy wojny pomiędzy Polską i Rosją sowiecką. Buforem oddzielającym początkowo wojska polskie i bolszewickie były oddziały niemieckie, podległe naczelnemu dowództwu na wschodzie, tak zwany Oberost z siedzibą w Kowni. Od listopada 18 roku sytuacja ta jednak zaczyna się zmieniać. Działania Armii Czerwonej, która rozpoczęła marsz w kierunku na zachód, zajmując tereny opuszczane sukcesywnie przez niemieckie wojska okupacyjne, przybliżały perspektywę zbrojnego konfliktu polsko-bolszewickiego. Motywem, a właściwie formalnym pretekstem tych działań stało się utworzenie bolszewickich organizmów państwowych w postaci sowieckich republik rad na Litwie i Białorusi. Następowało to wprawdzie formalnie etapami od połowy grudnia 18 roku, ale już dyrektywa Lenina dla głównodowodzącego Armii Czerwonej z 29 listopada nakazywała udzielenie, cytuję, wszechstronnego poparcia tymczasowym rządom sowieckim, między innymi na terenach litewsko-białoruskich. Wydane w ślad za tą dyrektywą rozkazy wojskowe wyznaczały jako punkt docelowy dla Armii Czerwonej linię kolejową Brześć nad Bugiem - Białystok. 22 grudnia 18 roku polski minister spraw zagranicznych Leon Wasilewski zgłosił stanowczy protest wobec zagrożenia granic Polski.
Odpowiadając nań następnego dnia, Ciczewin uspokajał rząd Rzeczpospolitej, że żadne niebezpieczeństwo ze strony Rosji nie grozi. W rzeczywistości ruchy wojsk bolszewickich trwały. Na początku lutego 1919 roku grupa polskich żołnierzy pod dowództwem majora Narbuta Łuczyńskiego zajmuje linię rzeki Muchawiec, stając tym samym na drodze zbliżających się od strony Pińska oddziałów sowieckich. Rosjanie otrzymali rozkaz zajęcia Kobrynia i Brześcia nad Bugiem i są przekonani, że w obydwu miejscowościach stacjonują oddziały ukraińskie. 17 lutego atakują Mały Antopol, wypierając z niego stacjonujący tam polski pluton. Major Łuczyński, który zebrał wokół siebie oddziały składające się z oficerów i podoficerów byłej armii carskiej, uderza w nocy na bolszewików z trzech stron. Zaskoczeni komuniści po dwóch godzinach oporu poddają się, a ich batalion ulega rozbiciu. Do niewoli dostają się dowódcy kompanii, a także dowódca całego sowieckiego batalionu wraz z taborem. Polacy gnają Rosjan jeszcze przez kilka godzin, biorąc do niewoli ponad 200 jeńców. Zwycięstwo w Antopolu było pierwszą potyczką przeprowadzoną przez regularne oddziały Wojska Polskiego w wojnie, która trwać będzie przez następne 20 miesięcy. Poniedziałek dnia 17 lutego 1919 roku. Gazeta Lwowska. Dziś o godzinie 3 w nocy Ukraińcy rozpoczęli atak na nasze pozycje. O godzinie 6 rano zbudziły mieszkańców Lwowa silne strzały armatnie. Artyleria ukraińska ostrzelała nasze pozycje. Nasza artyleria zainicjowała natychmiast kontrakcję, a piechota przy pomocy karabinów maszynowych odparła wszystkie ataki. Przed naszymi liniami leżą setki ciał Ukraińców. Rozpoczęte walki wymagają mobilizacji, która nie jest jeszcze w pełni możliwa ze względu na opłakany stan poszczególnych formacji po pierwszej wojnie. Ale na szczęście wzmocnienie wojska staje się możliwe dzięki dopływowi żołnierzy z ukształtowanych już i sprawdzonych na froncie formacji. Brygada generała Hallera to było pierwsze poważne wzmocnienie. Podobnie zresztą jak dywizja strzelców Polski generała Lucjana Żeligowskiego, stacjonująca na Kubaniu, a powracająca do Polski w 1919 roku przez Odessę i Besarabię. Dziennik Ludowy. Dziś o godzinie 10 rano wyjeżdża specjalnym pociągiem z Warszawy do Lwowa delegacja misji koalicyjnej. Misja ta reprezentuje Francję, Anglię, Amerykę i Włochy. Przyjeżdża ona z ramienia wielkiej misji koalicyjnej ambasadora Nulensa, zaopatrzona w poważne pełnomocnictwa. Wycofujące się na mocy porozumień w Wersalu ze wschodnich terytoriów niemieckie wojska pozostawiają olbrzymie połacie ziemi niczyjej. Teoretycznie Niemcy mają obowiązek przekazywać swoje pozycje stronie polskiej. W praktyce trwa polsko-bolszewicki wyścig oddziałów wojskowych. Każda ze stron chce zająć jak najwięcej miast i ziemi dla siebie. Polacy pragną odzyskać większość przedrozbiorowego terytorium. Bolszewicy w maksymalny sposób przybliżyć się do Europy, która powoli staje się ich następnym celem. Nieliczne oddziały dopiero co tworzonej polskiej armii zajmują Białystok, Kobryń, Prużany i docierają do Niemna. Blokują tym samym drogę sowieckim wojskom, podążającym na zachód przez Pińsk, Baranowicze i Wilno. W ten sposób tworzy się regularny 150-kilometrowy front polsko-bolszewicki. Ciągnie się on od Skidla pod Grodnem na północy do rzeki Prypeć na południu. Wojska polskie i bolszewickie są jeszcze zbyt słabe na frontalny atak. Jednak niewielkie oddziały, chcąc zmęczyć przeciwnika, będą toczyć walki aż do początków marca 1919 roku. 15 lutego 1919 roku Komunistyczna Partia Białorusi zgłosiła roszczenia terytorialne dotyczące powiatu Białystok.
Strona polska początkowo nie dysponowała możliwościami bezpośredniego dostępu do ziem położonych za Bugiem i Narwią. Zmiana tej sytuacji nastąpiła dopiero na początku lutego, kiedy polsko-niemiecka umowa o przekazaniu zajmowanych dotychczas przez Niemców terenów wojskom polskim umożliwiła przerzut na tamte tereny dywizji litewsko-białoruskiej generała Iwaszkiewicza. 14 lutego w okolicy miasteczka Mosty nad Niemnem oddziały polskie zetknęły się z wojskami bolszewickimi. Od tego momentu zamiast owego potencjalnego dotychczas konfliktu zbrojnego mamy zatem do czynienia z bezpośrednią stycznością bojową wojsk polskich i bolszewickich. Ten początek niewypowiedzianej nigdy wojny polsko-bolszewickiej oznaczał wówczas także przesunięcie punktu ciężkości polskiego wysiłku zbrojnego na wschodzie z frontu polsko-ukraińskiego, który uległ właśnie względnemu ustabilizowaniu, na północ. Pod koniec lutego 1919 roku Polacy ruszają w kierunku Słonimia, próbując obsadzić linię Szczary. Rzeka jest przeszkodą dla zachodniej dywizji strzelców Armii Czerwonej, która w zamierzeniu komunistów ma stanowić zalążek przyszłej polskiej Armii Czerwonej. 2 marca o świcie pierwsza dywizja litewsko-białoruska pod osłoną artylerii wdziera się do Słonimia. Polacy walczą na bagnety, łamiąc opór Sowietów. Biorą do niewoli jeńców i zdobywają zapasy broni i amunicji. Zajmują mosty na Szczarze i tworzą na jej wschodnim brzegu przyczółek. Bolszewicy jednak łatwo nie ustępują i ponawiają ataki przez 6 kolejnych dni. W zaciętej walce w uliczkach miasta obie strony ponoszą jednak znaczne straty, co powoduje zawieszenie walk i odwrót sowieckiej dywizji w kierunku Baranowicz. Kurier Lwowski, wydanie poranne. W gospodzie dla żołnierza polskiego pojawili się przebywający we Lwowie oficerowie i żołnierze. Przy stole przemówił pierwszy pułkownik Sikorski. Złożył on zapewnienie imieniem żołnierzy i oficerów dawnej drugiej brygady, że obecny naczelnik państwa Józef Piłsudski może być pewny, że wszyscy oni walczyć będą do ostatniej kropli krwi. Niemcy bynajmniej nie są rozbici i współdziałają z bolszewikami i Polska czeka konieczność wojny z tym sojuszem niemiecko-bolszewickim. Bolszewicy poprzez Polskę mają zamiar złączyć się z bolszewizmem na zachodzie, z ruchem spartakusowców niemieckich. Operacje wojsk bolszewickich przez obsadzenie Wilna osiągnęły ważny sukces polityczny i militarny, oddziałujący niepokojąco na społeczeństwo, a podniecająco na bolszewizm lokalny. W walkach z bolszewikami biorą udział nie tylko na prędce organizowane oddziały regularnej armii. W wielu zajętych przez komunistów miejscowościach powstają oddziały lokalnej samoobrony, która nęka oddziały rosyjskie. Do historii przeszedł major Jerzy Dąbrowski, który wraz z bratem zorganizował 600-osobowy oddział partyzancki. Jego grupa swobodnie poruszała się na wschodzie po terytorium okupowanym przez wojska bolszewickie, likwidując sowieckie komitety i rozbijając ich mniejsze oddziały. Jego żołnierzami byli znakomici pisarze, bracia Józef i Stanisław Mackiewiczowie. Wieść o wyczynach Dąbrowskiego, znanego pod pseudonimem Łupaszka, dotarła do polskiego Sejmu, gdzie nazwano go Nowym Kmicicem. Pierwsze półrocze odradzania się Rzeczpospolitej Polskiej rozpoczęły dwa fakty. Okupacja stacji kolejowej Kraków-Płaszów przez grupę zbuntowanej młodzieży pod wodzą porucznika Stawarza i zrzucenie austriackiego orła z ratusza na krakowskim rynku, czego osobiście dopilnował nowy dowódca krakowskich sił zbrojnych, przyszły generał Roja. Ale te spektakularne wyczyny, na które czekali Polacy 124 lata, dobrze przygotowała wojenna konspiracja wielu organizacji, które poprzez dywersyjne akcje, a nawet zamachy, dawały sygnał społeczeństwu, że Polska jeszcze nie zginęła. Motorem działań podstawowych była jednak aktywna od lat 4 Polska Organizacja Wojskowa, która stała się ostatecznie zaczynem polskiej armii. Peowiacy lwowscy od razu stanęli przed koniecznością bezgranicznego poświęcenia i wraz z młodzieżą harcerską i dziećmi z Sokoła doświadczyć musieli tragicznych wyborów w obronie własnego grodu przed najbliższymi sąsiadami. Po
Powrót Józefa Piłsudskiego z więzienia w Magdeburgu nie tylko umocnił cały kraj moralnie i zintegrował organizacyjnie. Przede wszystkim przestrzegł przed imperializmem rosyjskim nowego typu, jakim były plany inwazji sowieckiego komunizmu. Piłsudski uświadomił całej Europie, że niezbędny będzie natychmiastowy opór wobec zakusów Lenina i jego towarzyszy. Więcej, pokazał, że przegrani w I Światowej Wojnie agresorzy, Rosja i Niemcy, najchętniej znowu wyciągnęliby łapę po ziemię polskie. Początek roku 1919 udowodnił, że niewypowiedziana wojna z sowiecką Rosją trwać może długo, że rozegra się znowu na wielu frontach, że przerodzi się w zaczepno-obronne konflikty kilku narodowości. Pierwsza, wygrana przez regularne wojska, zapowiada wiosenne walki o Pińsk, a potem o Lidę. A wszystko po to, by przygotować szturm na Wilno wraz z triumfalnym wjazdem Piłsudskiego pod Ostrą Bramę. Lato natomiast roku 1919 będzie dla Polski pełne sukcesów, które kończą konferencję paryską traktatem wersalskim, przywracającym Polsce znaczną część ziem zagarniętych w rozbiorach. Dyplomatyczne łowy wzmocni ostra i skuteczna walka na froncie białoruskim, a spektakularne zajęcie Mińska upokorzy po raz drugi po Wilnie butnych bolszewików.